13 grudnia do bochtowskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie o przestępstwie kradzieży kilku sztuk maszynek do golenia. Sytuacja miała miejsce w drogerii na terenie Zelowa. Zgłaszający podał, że fakt kradzieży został ujawniony dopiero w momencie przejrzenia nagrania monitoringu sklepowego. Okazało się, że 6 grudnia do sklepu na terenie Zelowa wszedł mężczyzna, który kilka razy podchodził do półki, gdzie znajdowały się maszynki do golenia. Po czym, nie płacąc za towar, z łupem wybiegł ze sklepu. Zgłaszający do sprawy załączył właśnie to nagranie z monitoringu, które natychmiast przejrzeli policjanci z Wydziału Kryminalnego i rozpoznali na nim 24-letniego notowanego za podobne przestępstwa bełchatowianina. Natychmiast pojechali złożyć mu wizytę amatora cudzej własności. Namierzyli na jednej z bełchatowskich ulic. Mężczyzna przyznał się do tej kradzieży, a na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponieważ mężczyzna już wcześniej był notowany i będzie odpowiadał teraz w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi mu surowszy wymiar kary.